Dzisiaj pokażę zakup dla dziecka. Jest to model kolejki. Firma chyba angielska, Hornby. Nie za bardzo się znam na tym. Także jest to jakiś tam model startowy tej kolejki. Dosyć popularny tutaj na Wyspach. On troszeczkę jest chyba większy w stosunku do modeli w Polsce, z tego co czytałem. Także zrobimy otwarcie. Teraz pokażę, jak to wygląda. Dopiero co przyszedł z eBaya. Także już nic w pudełku nie ma. Tutaj jeszcze pokażę może. Z boku model to jest Pullman Express Tornado. To jest 00, to jest bodajże wielkość tego setu. Tego zestawu 00 w Polsce chyba jest H0, ale tu nie będę się wypowiadał, ponieważ nie za bardzo się znam na tym. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu coś pod spodem jest. Aha, bodajże makieta. Jakaś instrukcja chyba. Oni tworzą bardzo dużo, ta firma, bardzo dużo modeli tych lokomotyw, torów. Bardzo dużo tego jest u nich. Strona internetowa jest wyśmienita. To jest makieta. Mniej więcej tak wygląda. Bardzo fajnie, że te makiety są. Dzieci będą miały na pewno większą atrakcję w bawieniu się tym. Więc zobaczymy, co jest. Mamy zasilacz. Tu jest 19 V i 0,5 Ampera. Made in China. Chiński. To jest, tak wygląda zasilacz. Tu jakieś elementy. Naprawdę nie wiem, co to jest. Zwykły sterownik. Ojejku, jaki leciutki. Bardzo leciutki. Nie ma żadnej, nie ma żadnego oporu ta gałka, nie stawia nic. W lewo, w prawo taki przyłącznik, ale chyba na krótko. Z tyłu to tak wygląda. 12 V. Można chyba do jakiejś deseczki sobie przykręcić. Tu jest prawdopodobnie przewód do podłączenia szyny zasilającej. Ok. Teraz pokażemy. No jest ciężki, fajny. Bardzo fajny. Sam ten model na eBayu, ta ciuchcia, ta około 65 funtów kosztuje. Jeśli byśmy chcieli kupić sam ten model, także dosyć drogie te zabawki są.
Koszt tego zestawu to jest, no i byłem w tej chwili, to jest 130 funtów. Tu jest drugi wagonik. Pokażę jeszcze wagon pasażerski. No dosyć długie, tylko na pewno 25 cm taki wagonik ma. No i oczywiście tory, tu jest pewnie ten główny, do którego się podłącza zasilanie. Dali dwa długie, te długie mają około 30 cm. Taki jeden jest krótki, o dosyć małym kącie. Tu jest jakaś rozdzielnia, nie wiem jak to się nazywa. To jest taki zestaw podstawowy, startowy. Jeśli ktoś by chciał sobie rozbudować, to należy dokupić jeszcze tory. O, tutaj jest sporo tych zakrzywionych, podwójnych bodajże.